Cześć, nazywam się Tymon Smektała, jestem producentem gry Dying Light. Dobrze, Dying Light, kolejna produkcja Techlandu, chyba taki, można powiedzieć, duchowy spadkobierca Dead Island, ale z takim poważnym dodatkiem, czyli z parkurem. Jakbyś mógł w trzech słowach, ale tak pokrótce opisać, na czym polega gra i czym się kierowaliście, jakby tworząc ją, co chcieliście osiągnąć? Mogę powiedzieć krótko w czterech słowach. To jest najlepsza gra 2015 roku. Ukaże się pod koniec stycznia. I wcale nie żartuję, mamy w tej chwili taki klimat w firmie, że bardzo mocno wierzymy w ten tytuł. To jest gra, która okazuje akcję z perspektywy pierwszej osoby. Czyli tak jak takie gry jak Call of Duty, Battlefield, czy wcześniej Wolfenstein, czy Doom, czy Quake. Natomiast ona wprowadza pewną ewolucję do tego gatunku i ewolucję, która sądzę, że zostanie z tym gatunkiem na dłużej. Ta ewolucja to jest całkowite zniesienie przeszkód w poruszaniu się gracza. Tak jak powiedziałeś, to parkour, gracz może wspiąć się na każdy budynek, przeskoczyć przez każdy płotek, zobaczyć, co jest po drugiej stronie wszystkich zabudowań i mamy wielką nadzieję, że to będzie coś, co naprawdę ma szansę może nie zrewolucjonizować, ale doprowadzić do ewolucji gatunku FPP. A poza tym to gra o zombie, gra, która dzieje się w mieście zamkniętym, odciętym od świata ze względu na epidemię zombie. Gracze korzystają ze swoich umiejętności, z broni, głównie mele, ale również z broni palnych, walczą z zombiakami, próbując wykonać misję. Mamy tam kampanię dla jednego gracza, to jest otwarty świat, więc mnóstwo pobocznych aktywności, pobocznych misji. Całą grę można przejść w koopie, a dodatkowo mamy jeszcze tryb, który pozwala jednemu z graczy wcielić się w zombiaka, takiego specjalnego nocnego łowcę, który nocą poluje na innych graczy ludzi. Można powiedzieć, że troszeczkę widać podobieństwa takich grach jak Mirror's Edge, jak Assassin's Creed, gdzieś te elementy są zawarte w Dying Light. Czy ta gra była gdzieś tym punktem docelowym, czy to jest ta produkcja, która może osiągnąć większy sukces niż Dead Island i będzie takim światowym hitem? Ja jestem przekonany, że ta produkcja odniesie jeszcze większy sukces. Wspomniałeś kilka tytułów, natomiast Techland zawsze starał myśli o tym, żeby to główna produkcja Techlandu, te najważniejsze produkcje Techlandu, to były produkcje, które mają pewne wspólne elementy. Te wspólne elementy to jest perspektywa z oczu bohatera, to jest otwarty świat, to jest duża swoboda, nie tylko w poruszaniu się, ale też w rozwiązywaniu różnych problemów, jakie przed graczem stają. Także jest to spełnienie jakby tej formuły, którą w Techlandzie uważamy za najwłaściwszą, za najciekawszą dla graczy w tym momencie. I rzeczywiście jest to też tytuł, w który chyba włożyliśmy najwięcej naszego zapału, najwięcej naszych ambicji. Po Dead Island, grze, która okazała się najlepiej sprzedającą się grą zombie w historii gier, wielu graczy jeszcze gdzieś tam narzekało, bo nie znało naszej firmy. Mówiło, że tam są jakieś bugi, że fabuła nie taka i tak dalej. Oczywiście to wszystko do pewnego stopnia prawda. Natomiast chcemy Dying Lightem pokazać, że Techland jest firmą, która może konkurować z najlepszymi. Możemy konkurować z Bungie, możemy konkurować z BioWare'em, możemy konkurować tak naprawdę z każdą inną firmą, oczywiście w sposób taki, jak w game devie się rywalizuje, czyli bardzo przyjacielski, kibicując sobie wzajemnie. Od jak dawna w ogóle pracujecie nad Dying Light? Od jak dawna były plany, żeby zrobić taką produkcję? Czy to już powstało w czasie jakby Dead Island, czy przed Dead Island nawet? Na jakiej zasadzie to było w Techlandzie? Pracę nad Dying Light rozpoczęliśmy po zakończeniu prac nad Dead Island. Myśmy Dead Island wspierali jeszcze jakiś czas po premierze i potem siedliśmy do stołu, zaczęliśmy wymyślać nasz kolejny tytuł. Powstała lista pewnych feature'ów, pewnych opcji, pewnych rzeczy, które chcielibyśmy zawrzeć w tej grze. Jak zobaczyliśmy sobie na tą listę, to okazało się, że tych nowych pomysłów jest tak wiele i one mają szansę być na tyle ważne, na tyle zmieniające rozgrywkę, że to już nie jest Dead Island, że myślimy o grze, która zasługuje na nowy tytuł. Stąd Dying Light. Gra jest w produkcji od ponad 2 lat. Od początku właściwie bazowała na tych samych fundamentach, które wkrótce dostarczymy graczom, także ten pomysł oczywiście ewoluował, poprawialiśmy go, ale tak jak tą grę sobie wymyśliliśmy, teraz po ponad dwóch latach możemy dać graczom z pełnym przekonaniem, że to jest coś, co na pewno ich zachwyci. Przejście trybu dla jednego gracza, jeśli chcemy przejść tylko ten tryb dla jednego gracza, to jest, myślę, spokojnie około 15-20 godzin, ale w tej grze dzieje się tak wiele, tak dużo jest tych aktywności pobocznych, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś skupił się tylko na tym. Robiliśmy sobie takie testy, żeby przejść całą grę tak mniej więcej, nie w 100%, ale mniej więcej większość tego, co ona oferuje, żeby móc zobaczyć, to trzeba poświęcić około 50-60 godzin. Do tego dochodzi New Game Plus, gdzie możesz po zakończeniu gry swoją postacią już rozwiniętą grać jeszcze raz. Do tego dochodzi jeszcze możliwość gry w koopie. Do tego dochodzi możliwość gry w trybie multiplayerowym właśnie jako zombie. Także tam kontentu, tej zawartości, tego mięsa do grania jest naprawdę mnóstwo. Mamy w grze 3 drzewka rozwoju. Gracze, wykonując pewne czynności w świecie gry, zdobywają punkty, które pozwalają mi otwierać umiejętności na każdym z tych 3 drzewek. Łącznie skilli mamy ponad 70, także jest w co te punkty zainwestować. Jest również crafting, można bronię modyfikować na 2 różne sposoby, zmieniając ich
atrybuty lub dodając do nich pewne efekty, na przykład takie jak elektryczność. Na Xbox One będzie działać w 1080p czy w 900p? To za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić, my tą grę zamykamy, więc wszystkie te procesy optymalizacyjne to są tak naprawdę w ostatniej chwili podejmowane decyzje, więc nie chcę jeszcze tego mówić, bo nic jeszcze nie jest jak gdyby zablokowane i wszystko się może wydarzyć. Natomiast na pewno na każdej platformie ta gra będzie wyglądała bardzo ładnie, na każdej będzie się w nią płynnie grało. Dobrze, no to dziękuję Tobie bardzo, czekamy w takim razie na premierę produkcji, no i mamy szczerą nadzieję jako polscy tutaj gracze, że gra będzie jednak wielkim hitem na skalę światową. Zobaczycie. Bardzo serdecznie wszystkich Waszych widzów pozdrawiam. Trzymajcie za nas kciuki. Gra ukazuje się w Polsce 30 stycznia, także mam nadzieję, że będziecie w nią grali i że Wam się spodoba. Proszę powiedzieć, jak Wam się podobała Hall of Games? No, jak na razie jest fajnie. Bardzo fajny cosplay, czekamy na wyniki. W zasadzie jest dosyć mało atrakcji, ale te, które są dosyć konkretne, więc... A w co gracie na co dzień? Lola i w inne MMO. How do you like this event? Oh, well, I kind of enjoy it, but I think the language is a problem for us because we don't speak Polish, yeah. And we come from, actually our nationality is Chinese, but we come from Germany and we are student there. I think it's not crowded. If that's what you mean. I think it's fun because people gather here and they all have fun and they all enjoy themselves. So I think it's okay for me. Jak ci się podoba impreza? No, ogólnie fajnie. Co ci się najbardziej podoba? Myślę, że te wszystkie stwory i tak dalej. Cosplaye, tak? Tak. Jesteś pierwszy raz na tego typu evencie? Tak. A grasz w gry na co dzień? Zdarza się, że codziennie. A w co się zdarza? Nie wiem, w Lola, ewentualnie w coś jeszcze, ale to zależy. Simsy? Tak. To już codzienność. Dziękuję bardzo.